Pingla Cup Westfala, Grodzisk Mazowiecki, szósta już edycja. Jest ze mną tutaj w naszym zaaranżowanym studio telewizyjnym zawodnik Polonii Bytom. Przedstaw się. Bartek Kusek. Bartek Kusek. Bartek, jesteś w Grodzisku na turnieju pierwszy raz, czy to już kolejny? Pierwszy raz. Pierwszy raz, świetnie. No ja też Cię zauważyłem w meczu z Michałem, z reprezentantem drużyny jakby gospodarzy, tak? Bo z Grodziska Mazowieckiego bardzo jesteś takim energicznym zawodnikiem. To jesteś takim na co dzień, czy dopiero przy stole tenisowym zaczyna w Tobie taka energia buzować? No na co dzień. Na co dzień jesteś takim człowiekiem bardzo energetycznym, tak? Energicznym. Jak długo trenujesz już tenis stołowy? Rok. Rok! No to nieźle Ci idzie. Jak daleko w dzisiejszym turnieju już jesteś? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Czekasz tylko, to już kolejny zawodnik, proszę Państwa, który czeka na sygnał od trenerów. Staje do stołu, czyli nie myślisz o wyniku dzisiaj takim tym końcowym. Wiadomo, może gdzieś w duszy to gra, chciałbym być w półfinale, nie? Ale nie analizujesz tego, ile Ci jeszcze zostało, ile brakuje. Stajesz do stołu i chcesz wykonać kolejne zadanie. Ile zwycięskich meczy dzisiaj na Twoim koncie? Cztery. Czyli przed Tobą dalsza gra jeszcze, tak? Dzisiaj? Tak. Taką masz nadzieję. Powiedz, rok, a masz lat ile, Bartek? 8. 8 lat. Jak zaczęła się Twoja historia z tenisem stołowym? Słucham? Jak zaczęła się Twoja historia z tenisem stołowym? No, trudno to powiedzieć. Tata mnie kiedyś zaciągnął na tenisa i mi się spodobał, no. Zaciągnął? A wcześniej próbowałeś sił w innych dyscyplinach, czy to była pierwsza taka dyscyplina sportowa? To była taka jakby pierwsza dyscyplina. Taka jakby pierwsza. A coś jeszcze innego trenujesz, czy tylko to jest tenis stołowy? Jeszcze judo. Judo, o pięknie, fajnie. A judo ile lat? Też rok. Też rok. Czy, powiedz, czy, bo to jest taka ciekawa sprawa, czy judo, treningi w jakiś sposób pomagają Ci potem w grze w tenisa stołowego? Tak. W czym byś widział tą pomoc? Nie wiem. Nie wiesz, ale na pewno co? Wydolność, nie? Sprawność. No, judo wymaga też ogromnego wysiłku, ale i takiej zwinności. Widziałem, że świetnie się poruszasz przy stole. A skąd to wsparcie, takie wspomagacze w postaci okrzyków? Nie wiem. Nie wiesz, samo przyszło? A jak, co krzyczysz? Dziore. Dziore? To będzie chyba z języka chińskiego, tak? Nie wiem. Nie wiesz, ale to podsłyszałeś, czy po prostu... Podsłyszałem u zawodników. A, podsłyszałeś u zawodników, ale też masz takie command, tak? Tak. Pomagasz sobie w ten sposób? Tak. Świetnie, bo widzę, że schodzisz, jesteś taki już teraz spokojny, wyluzowany, już nie ma, przychodzisz do stołu, zaczyna się dziorę, zaczyna się command. Dużo trenujesz w tygodniu, jeżeli chodzi o godzinowy czas spędzony przy stole? No, 5 dni po 2 godziny. 5 dni po 2 godziny, a w weekendy coś w domu jeszcze z tatą, czy jeszcze jakieś turnieje, czy... No, nie wiem. Trochę odpoczynku, też się przyda. A powiedz, oprócz tenisa stołowego, szkoły, jeszcze jakieś inne zajęcia masz w planie? Ten dzień jest taki intensywny, zaplanowany? Nie. Czyli szkoła i potem jest tenis stołowy. Ty, widziałem, jesteś leworęczny. Tak. Jesteś leworęczny. Która Twoja ulubiona jest strona? Forehand czy backhand? Forehand. Widziałem, że łupiesz z tego forehandu. Fajnie te piłki tak niziutko nad siatką, bardzo trudne do odebrania. Masz też, widziałem, fajną taką jedną czy dwie serwy, zagrywki masz. Takie już widzę, że mocno wytrenowane. No. Kładziesz na to nacisk Ty, czy tak z trenerem pracujecie, żeby dobrze zacząć podanie od tego serwisu? Z trenerem. Z trenerem, tak? Dobra taktyka. Bo ta pierwsza piłka też już pozwala ustawić sobie kolejne zagranie. Jakiś ulubiony Twój zawodnik z tych takich dorosłych, grających? Suksin. Suksin, mach. A z polskich masz kogoś? Europejskich? Nie. Nie. Czyli zapatrzony jesteś w daleki wschód, chociaż trzymasz rakietkę w sposób ten, powiedzmy, tradycyjny, tak? Uchwytem tradycyjnym. Bartek, dzięki, bo będą pewnie za chwilę Cię wywoływać. Chyba idziesz w tej drabince dalej, no zobaczymy. Może to będą nawet półfinały. Myślisz? Marzysz? Myślę, no. A jak byś ocenił organizacyjnie ten turniej, tak w skali od 1 do 10, poziom sportowy,
10 to taka nota najwyższa, 1 najsłabsza. 10. Dajesz 10 i to mi się podoba. Bartek, wielkie dzięki. Bartłomiej Kusek, Polonia Bytom. Pozdrawiamy całą Polonię, pozdrawiamy Bytom. Razem z Bartkiem. Dzięki.